Chcę w tej prezentacji przybliżyć temat psychopatologii ogólnej. Mam nadzieję, że wiadomości tu zawarte będą pomocne w nauce psychiatrii. Życie psychiczne człowieka można w przybliżeniu opisać jako trzy wymiary. Poznawczy, emocjonalno-motywacyjny i behawioralny. W nich mieszczą się konstrukty jak świadomość, inteligencja, osobowość, uwaga, spostrzeganie, myślenie, pamięć i ruch. Zmiany z wyżej wymienionych uważane za chorobowe opisuje nauka zwana psychopatologią ogólną. Świadomość w klasyfikacjach psychiatrycznych jest definiowana jako przytomność, czyli zdolność do odbioru i przetwarzania bodźców i odpowiedniej reakcji na nie. Jej trzy podstawowe elementy to czuwanie, zdolność rozpoznawania rzeczywistości i poczucie przeżywania. Świadomość badamy przez ocenę orientacji autopsychicznej i allopsychicznej. Autopsychiczna to znajomość co do własnej osoby, czy ktoś wie jak się nazywa, a allopsychiczna dotyczy czasu, miejsca i otoczenia, czyli gdzie jesteśmy i jaką mamy datę. Jeśli przedstawimy obrazowo świadomość jako oświetlone latarką pole powierzchni, możemy opisać zaburzenia świadomości jako ilościowe, kiedy jest ciemniej, lub jakościowe, kiedy coś przeszkadza strumieniowi światła. W pierwszych wyróżnia się senność patologiczną, gdy pacjenta można wybudzić silniejszymi bodźcami, półśpiączkę, pacjent ma zachowaną reakcję na bodźce, ale się nie wybudza, i śpiączkę. W zaburzeniach jakościowych wyróżnia się przymglenie świadomości i zmącenie świadomości, opisywane czasami łącznie jako zmniejszona zdolność rozpoznawania otoczenia. Na pograniczu zaburzeń jakościowych i ilościowych znajduje się zwężenie świadomości, czyli fragmentaryczność postrzegania. Do opisu zaburzeń spostrzegania, rozumianego jako odbiór bodźców i nadawanie im znaczenia, używane są dwa pojęcia. Sąd realizujący, czyli przekonanie o istnieniu jakiegoś zjawiska, i sąd klasyfikujący, czyli umiejętność przyporządkowania zjawiska do danej grupy. Wyróżnia się trzy podstawowe zaburzenia spostrzegania. Złudzenia, omamy i zaburzenia psychosensoryczne. Złudzenia to błędne spostrzeżenia powstające w odbiorze zewnętrznego bodźca. Sąd realizujący jest to prawidłowy, coś jest, a sąd klasyfikujący błędny, coś jest źle identyfikowane. Złudzenia zdarzają się też u ludzi zdrowych, ale są wtedy przez nich korygowane. W omamach błędny jest i sąd realizujący, i sąd klasyfikujący, czyli zjawisko, które nie istnieje, jest przez kogoś rozpoznawane. Rzadko się zdarza, że chory sprawdza, czy ktoś podziela jego omamowe spostrzeżenia. Ze względu na stopień złożoności omamy opisać można jako elementarne, czyli pojedyncze wrażenia jak trzaski, proste, dotyczące jednego zmysłu i złożone. Fizjologicznie występują tylko omamy przysenne, podczas zasypiania nazywa się hipnagogicznymi i podczas budzenia się hipnopompicznymi. Omamy rzekome to omamy lokalizowane przez chorego w nim samym, opisywane na przykład jako występujące w głowie, w jaźni. Zaburzenia psychosensoryczne są to spostrzeżenia o błędnym sądzie realizującym i błędnym sądzie klasyfikującym, niezwiązane z poczuciem realności. To na przykład mikropsje, widzenie czegoś jako nienaturalnie małe. Zaburzenia psychosensoryczne są charakterystyczne dla organicznych chorób mózgu jak padaczki i guzy. Na pograniczu zaburzeń spostrzegania i zaburzeń świadomości występują dnia spostrzegania własnej osoby i otoczenia. Depersonalizacja i derealizacja. Depersonalizacja to poczucie oderwania od siebie, a derealizacja to poczucie oderwania od rzeczywistości. Agnozje są zaburzeniami rozpoznawania, niewytłumaczalnymi zaburzeniami odbioru, upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami nazywania czy nieznajomością obiektu. Znając przedmiot, mogąc widzieć, słyszeć i czuć, pacjent nie umie czegoś rozpoznać. Agnozje dotyczą konkretnego zmysłu, są modalne specyficznie. Na przykład pacjent nie nazwie jakiegoś przedmiotu, patrząc na niego, ale zrobi to, jeśli weźmie go do rąk. Trudności mogą też występować z rozpoznawaniem twarzy i wtedy zjawisko to nazywane jest prozopagnozją. Kolejną funkcją, która może być zaburzona, jest uwaga, czyli zdolność kierowania i utrzymywania procesu poznawczego na określonym bodźcu lub działaniu. Uwagę charakteryzują cechy zazwyczaj dobrze rozumiane intuicyjnie, jak koncentracja, pojemność, trwałość, przerzutność, podzielność i wybiórczość. Zaburzenia myślenia dzieli się na zaburzenia treści, toku i logiki. Zaburzenia treści to urojenia, idee nadwartościowe i natręctwa. Urojenia są fałszywymi sądami obejmujące silne przekonania, trwające mimo dostarczanych argumentów na ich nieprawdziwość. Urojenia tworzą zazwyczaj większą całość obrazu psychopatologicznego. Kontrowersyjna definicja staje się wtedy łatwo zrozumiała. Urojenia mogą być opisywane jako dziwaczne, gdy dotyczą rzeczy niemożliwych do zaistnienia w danej kulturze, prześladowcze, gdy dotyczą wrogości do chorego, odnoszące, jeśli chodzi o szczególny związek z chorym, oddziaływania, jeśli chory jest przekonany o kontrolowaniu go przez coś, błędnego utożsamiania osób, kiedy ktoś uważa kogoś za osobę inną niż realnie, odsłonięcia, gdy świat wewnętrzny chorego przedstawiany jest jako automatycznie znany dla kogoś z otoczenia. Urojenia mogą też dotyczyć niedotrzymywania wierności przez partnera, nazywamy je wtedy urojeniami zazdrości, chorym, analogicznie urojenia erotyczne, jak i przekonania, że jest się chorym. Są to wtedy urojenia somatyczne.
czy też posiadania wyjątkowej umiejętności, urojenia wielkościowe. Idea nadwartościowa definiuje się jako absurdalne przekonanie nieakceptowalne w danej kulturze, podtrzymywane z mniejszą pewnością niż urojenia. Sztywne wzorce prowadzą tu do zaburzeń funkcjonowania społecznego. Natręctwa są to uporczywe myśli lub czynności rozpoznawane przez chorego jako nieprawidłowość. Dzieli się je na obsesje, natrętne myśli i kompulsje, natrętne czynności. Natręctwa występują też przejściowo u zdrowych w stanie silnego stresu emocjonalnego. Podczas rozpoznawania zaburzeń toku myślenia zakłada się, że wypowiedzi odzwierciedlają myśli. Zaburzone mogą być zakres, tempo lub struktura. Zaburzeniami zakresu wypowiedzi są mutyzm, czyli brak komunikacji werbalnej mimo prób komunikacji i braku fizjologicznych przeszkód, alogia, czyli ubóstwo treści opisywane czasami jako pustka w głowie, i słowotok, czyli wypowiadanie większej niż przeciętnie dla chorego ilości słów. Wśród zaburzeń tempa myślenia występują spowolnienie, przyspieszenie, zahamowanie, czyli zatrzymanie spowolniałego wątku, i otamowanie, czyli nagłe zatrzymanie wątku. Gonitwa myśli to skrajne przyspieszenie myślenia ze słowotokiem. Zaburzeniami logiki są myślenie magiczne, czyli łamanie podstawowych związków przyczynowo-skutkowych, ambiwalencja, czyli występowanie naraz sprzecznych dążeń, i myślenie zereistyczne, czyli według własnej logiki. Myślenie magiczne występuje też w rozwoju dzieci i u zdrowych dorosłych, u których jest wtedy korygowane. Zaburzenia struktury myślenia obejmują rozkojarzenie, czyli utratę spójności między wątkami, i inkoherencję, czyli utratę spójności w obrębie zdań. Strukturę wypowiedzi zmieniają też drobiazgowość, czyli wypowiadanie nadmiernej ilości lotnych szczegółów, perseweracja, czyli powtarzanie tych zależnie od kontekstu, werbigeracja, czyli wypowiadanie bez logiki słów podobnych dźwiękowo, czyli bezcelowe powtarzanie słów innych osób. Jako odrębne deficyty nakładające się na zaburzenia myślenia wyróżnia się afazję, nieobecne wcześniej w czyimś życiu zaburzenia produkcji lub rozumienia mowy, i dysartrię, czyli mowę spowolniałą i niewyraźną. Zaburzenia pamięci dzieli się na ilościowe i jakościowe, czyli wspomnienia zniekształcone i wspomnienia rzekome. Ilościowe zaburzenia to hipermnezja, rzadka klinicznie zwiększona zdolność pamiętania, hipomnezja charakterystyczna dla otępień, amnezja wsteczna, czyli niepamięć zdarzeń tego, co przed danym czynnikiem sprawczym, i amnezja następcza, czyli niepamięć poza działaniem danego bodźca. Wspomnienia zniekształcone to złudzenia pamięciowe, kryptomnezja pamięciowe utożsamiające. Z wspomnieniami zmienionymi przez silne emocje lub chorobę psychiczną. U zdrowych występujące złudzenia pamięciowe są korygowane, gdy poda się argument o ich błędności. Złudzenia pamięciowe utożsamiające są postrzeganiem zjawiska nigdy wcześniej nieprzytego jako znane lub odwrotnie, znajomego jako nowe. Wspomnienia rzekome to konfabulacje i omamy pamięciowe. Konfabulacje to fałszywe wspomnienia wypełniające luki pamięciowe, a omamy pamięciowe to niewypełniające dziur w pamięci urojenia rzutowane w przeszłość. W zaburzeniach aktywności i woli wyróżnia się zaburzenia aktywności ruchowej ilościowe i jakościowe. Wśród pierwszych agitacje, czyli wzrost aktywności z przyspieszeniem tempa myślenia, spowolnienie, czyli sytuację odwrotną, i stupor, czyli bezruch z mutyzmem i zmniejszoną reaktywnością. Jako zaburzenia jakościowe opisuje się katapleksję, czyli nagłą utratę napięcia mięśni prowadzącą do upadku, katatonię, czyli wzrost początkowego napięcia mięśni zanikający w ruchu, katalepsję, czyli napięcie mięśni powodujące zastyganie w danej pozycji, stereotypie ruchowe, czyli pozornie celowe powtarzane ruchy, manieryzmy, czyli powtarzalne, niezrozumiałe dla otoczenia czynności, echopraksję, czyli odtwarzanie ruchów innych osób, i tiki, czyli nagłe, mimowolne, nierytmiczne skurcze mięśni. Zaburzenia woli obejmują abulię, czyli zmniejszenie chęci do działania i myślenia, i ambitendencję, czyli sprzeczne w sobie dążenia. Zaburzenia aktywności złożonej to jej zmiany ilościowe, obniżenie lub podwyższenie, lub jakościowe. Automatyzm nakazowy, czyli bezwiedne poddawanie się poleceniom, negatywizm, czyli opór wobec każdych oddziaływań, kompulsje, czyli powtarzane czynności wykonywane z poczuciem przymusu, odhamowanie, czyli utrata możliwości dostosowania się do norm społecznych, i dezorganizacja, czyli utrata zdolności do celowych działań. Do opisu zaburzeń uczuć definiuje się afekt jako chwilowy stan emocjonalny, jak emocjonalna pogoda, i nastrój, stan uczuciowy trwający dłuższy czas, jak emocjonalny klimat. Jako lęk opisuje się napięcie występujące wobec spodziewanego, a jako strach napięcie wobec realnego zagrożenia. Lęk uważany jest za zjawisko patologiczne, jeśli występuje w zbyt dużym natężeniu, zbyt długo albo nieadekwatnie do bodźca. Liczę na to, że schematy i nagrania przydadzą się podczas nauki. Pozdrawiam, Jakub Roy.